No więc tak, moi drodzy. Krzysio właśnie ogłosił, że styczeń był rekordowym miesiącem, jeśli chodzi o oglądalność kanału sportowego. Dziwnym trafem, zupełnie przypadkowo, najpopularniejszym wideo, jakie znajduje się w kanale sportowym, to Hate Park z udziałem Marcina Najmana. Czy wy naprawdę nie widzicie, że ten kanał sportowy, te zasięgi, popularność i wyświetlenia buduje sobie dzięki mnie? Ja nie chcę tutaj brzmieć jak czasami Lech Wałęsa, tylko ja. No ale z faktami się nie dyskutuje. Marcin Najman, MMA VIP, w styczniu był ogrzany permanentnie na kanale Krzysia. I teraz jest pytanie, no bo wszyscy, którzy mają obejrzeć MMA VIP, to wedle Krzysia śmiecie. Ja jestem szefem MMA VIP i jakoś film, który ma już ponad 7 milionów wyświetleń z Hate Parku, jakoś z kanału sportowego nie zniknął. Czy wy nie widzicie tutaj jakiegoś rozdźwięku, jakiegoś jakiejś niekonsekwencji, jakiejś kompletnej niekonsekwencji w działaniu? Prawda jest taka, że wyhodowałem i wypromowałem żmiję na własnej piersi. Co zrobić? Takie są fakty. Rekordy styczniowe Krzysia są wynikiem tylko i wyłącznie Marcina Najmana i MMA VIP. Rekordowe wideo w kanale sportowym to również Marcin Najman. Wideo z Marcinem Najmanem jakoś dziwnym trafem nie zniknęło. Ale tak jak powtórzę, wszyscy, którzy mają i chcą oglądać, co mają coś wspólnego z MMA VIP, chcą oglądać MMA VIP, to są śmiecie. Czyli no, jak to tłumaczyć? No, na pewno to nie jest głupota. To jest cynizm, to jest wyrachowanie, to jest bezczelność. A kolejnym przejawem tej wielkiej hipokryzji będzie dzisiejsze nagranie z Czesławem Michniewiczem, Krzysia. Ja powtarzam jeszcze raz, nie mam żadnego problemu, że Czesław Michniewicz został selekcjonerem polskiej reprezentacji narodowej w piłkę nożną. Nie miał faktycznie postawionych żadnych zarzutów. No, konszachty z fryzjerem w sposób oczywisty miał. No to 711 połączeń, no, o czym świadczy. Czesław nie pamięta, czego dotyczyły te rozmowy. Mnie to nie przeszkadza, ale Krzysiowi też to nie przeszkadza. Tyle, że wszystkim innym dziennikarzom jakoś już przeszkadza. No, oczywiście Krzysio nie jest dziennikarzem, Krzysio jest hejterem. No, ale zabiega o to, aby nazywać go dziennikarzem, więc w sposób oczywisty powinno mu to również przeszkadzać. Nie oczekujcie trudnych pytań, nie oczekujcie tego, nie oczekujcie refleksji po tym człowieku, bo mamy do czynienia z cynikiem, który wykorzystuje nazwiska popularnych ludzi do budowania swoich zasięgów. Tym, który zbudował te zasięgi kanału sportowego, to jest Marcin Najman. Tyle ode mnie.